Witam już serdecznie wszystkich, tak. Witam. Mamy paczki do otwarcia. To jest krzesło, a to paczka niespodzianka, którą dostaliśmy dodatkowo. Nie śpić dupą w internecie, ale szacun tu trochę do siebie. Dostałam ja dodatkowo. Hemek takiej nie dostał, ale ja dostałam dodatkowo paczuszkę. Dlatego tutaj zaprezentuję wam, co jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Idź tu na mnie. Więc otwieramy. Jezu, jak ładnie zapakowany ty! Widzicie takie to? Bo chciałam ładnie to ten, ale tu jest sucho, więc się nie da. A ja myślałam, że to jest poduszka. Ja myślałam, że to jest to białe, że to jest poduszka, to jest papier. Dobra. A to jest w papierze prezentowym. Prawie poduszka. Nakładka na poduszkę z moim nickiem. Ja mam w ogóle taką poduszkę, bo tego jeszcze nie wiem. Ale chyba mam taką poduszkę i żeby ładnie wyglądało, to mam taki kasik na tym. Elegancko. Elegancko. Podoba mi się. Dobra, to na razie na poczek. Dużo kartonów. Ale fajny ergonomik. Co my tu mamy? Wow, master Diablo Czesłowa. Mam nóż. I na tą główkę jest to. Dostałam takie. Też masz haft? No. Zajebiste. Sprawdźmy, jak to wygląda. Wow! Ej, zajebiście to wygląda. Ej, załóż. No. Gdzie masz czat? Tu. Dobrze widać? Nie, ale ciężki. Na pewno tu? No bo jeszcze jedna linka. No wiem i teraz nie mogę tego ściągnąć. Aha. Bo jeszcze jedna linka była. Ty się zajmij tym, a ja tym. Ale... O, to ręce. O.
pracuje ta emotka, ta. Listening. Halo. No. Zobacz jaka ręka. Zobacz jaką masz metalową. I do góry. Ej, fajne. Jak karabin. Rękawiczki. Ty dostałeś coś takiego. Popa. No daj poka. Fajne, nie? No. Ale jak jesteś przybity. Czemu przybity? Tak mi się wydaje. Śrubki? Nie zgub. Śrubki, naklejka, Diablo Chess. Dobra, Remek, bo mamy mało czasu, nie? No wiem, no to szkoda, że się zgubiłaś. Możesz nie zdążyć wszystkiego. No to... To rozpakuj pierwsze części, a ja umyję szybko łazienkę. Kurwa, to już 3 tony. No i zrobione. Proszę bardzo, krzesło, moi drodzy, Diablo Chairs. Katarzyny, tutaj macie kasik z ergonomik. Pyk, pyk. Tutaj jakieś przyciski. Ty, to tego nie trzeba podpiąć? Nie, działa. A to? Tu jest podnóżek. O nie. To? Dobra, siądę na nim i ocenka. Coś podniosłem. Teraz jestem sztywny. Nie lata, możesz to wyłączyć. A? Góra, dół. A to? Podnoszę. Uf. O, jak nam zajebiście idzie. Nie skończyłem. Tak? No.
Remo, jakim ty jesteś mistrzem, nie? Tylko nie wiem jak... To są jedne tarapaty. O, jakie tarapaty? Nie, wygląda fenomenalnie. No, nie wiem jak się po górze pić. A gdzie masz instrukcję? Tu są jakieś buziczki z kostymi. To? A to? O! Wow! I to patrz, dać do góry? Tak, tak ma być i przez to jakby... Patrz. Co? To klikasz tu. Mhm. Tu się klika, żeby to. No. O, jak to jest złożone, to widzisz? No. A jak tak dasz, to jesteś sztywna. Mhm. No, a jak tak dasz, patrz. To jest taki bujany fotel. No nie no, możesz się jakby musisz dostosować do pracy, tak? Tutaj wszystko siedzi bęk. Sprawdź o tym. Możesz dać niżej, bo jest najwyższy. A to? Proszę bardzo. Jeszcze zjedź. No, ale za to możemy ci dodać, poczekaj. Daj podnóżka. Daj to. Podnóżek, dobra. Ale podnieś giry. Tutaj coś. Nie zepsuj mi. Mam mokre skierki, bo wlazłam pod górę. Auć! Daj do góry, mam. Ej, no elegancko! No i tak YouTube'ka oglądać? No, tylko jeszcze chciałabym się bardziej odchylić do tyłu. Jak się odchylić? No nie możesz odchylić, bo to jest ergonomik. Co? No jak masz to rozłożone, to nie możesz, no to jest pozycja ergonomiczna, zdrowa. Ale bym chciała tak... Mniej zdrowo trochę. No to nie możesz, bo tu masz... Masz opuszczenie ergonomiczne, tylko patrz. Teraz jesteś sztywna, teraz masz luz. No nie możesz. No nie da się. Zobacz, on jest ze stali zrobiony cały, on tak sztywno stoi. No. Ty mnie trolujesz. No nie, no to zobacz sobie z tyłu. No ale... Tu nie masz poziomu w regulacji. To jest metal, wszystko. To się nie przechyla, patrz jak tu jest. Jakby się przekładało, to byś to złamała. Aha. No. Dobrze mówię? No dobrze mówię. Tak działa ergonomik. A zejdź. Nie, będziesz się mogła... Poczekaj, bo tu jest jeszcze luz. Więc jakbyś to złożyła... Uśmiechnięta buźka. To wtedy możesz, zobacz. Spróbuj. Ale no to jest taki ergonomik. No tak to na tym to polega. Jak oceniasz fotel? Nie, bo chciała, żeby tak zostało. Tak. Dobra, poczekaj. Kurde, z jednej strony cieszę się, bo będę siedzieć prosto, ale z drugiej strony chciałabym mniej siedzieć prosto. Zaczekaj. Czemu ciebie nie da się przybliżać? O. Do czego służy to? To schodzi do uchylania, to... A nie, poczekaj sekundę. Mam trik. Zejdź, chodź tu. I on już nie wstaje. Tak! I przez to bierzesz sobie tego podnóżek, hops, i sobie siedzisz tak. Jezus, ten fotel jest idealny. Już miałam obawy, że nie dam rady go odsunąć do tyłu, ale jednak. Jak lecę.
No i to wygląda jak to prezesa, nie? No siadę. Jezus Maria, YouTube'ka se tak oglądać. No. Fajnie, co? Zajebiste jest. No fajnie. Zadowolona? Mega. Super. To jeszcze raz kminimy inne guziki i będzie w ogóle jazda. To jeszcze ma guziki. I masz zapasowe śrubki. I masz naklejkę Diablo, ale nie będzie ją można przykleić. Masz naklejkę Diablo Shirts. Ty! Zejdź! Ej, super jest to krzesło, mega mi się podoba. Ten podnóżek jest w ogóle... Oh. A wam jak się podoba? Ale... Aha, trzeba dobić to. Dobra, i patrz, co tutaj odkryłem. To... No. Regulujesz. Okej. Okay. I tutaj też się klika. I to można też podnosić na... Tak, o, możesz do góry i w dół. Dostosować pod siebie. No mi daj najniżej, jak się da, nie? Kurwa, smar tu był. Tak, bo tu masz tryba, tu był smar. Najniżej? No. Idę umyć łapy. Ej, to krzesło jest przewspaniałe. Jeszcze ma taką przebiewną siateczkę. O tym, co rozmawialiśmy wcześniej, widzowie. Że nie dość, że to nie jest kula. To jeszcze jest przewiewna siateczka. Teraz może mi się pocić dupcia i nic się nie stanie. Jak się nazywa? O, nie wiem. Jak się nazywa moje krzesło? Ergonomik to jest, V-Kinetic chyba jakiś albo coś. Ergonomiczne, jak sprawdzicie, to... Nie, Master. V-Master. V-Master.